Cześć, to jakalne baranki. Nadszedł czas dla Was. Przygotuję Wam czytanie związane z bliźniaczym płomieniem oraz bratnimi duszami. Króciutko wytłumaczę, jaka jest różnica. Bliźniaczy płomień, bardzo silne, intensywne połączenie, potrafiące wywrócić po prostu nasze życie do góry nogami. Nie mylcie, kochani, bliźniaczego płomienia z bratnią duszą. Są to słowa pokrewne i pojęcia pokrewne, natomiast niekoniecznie oznaczają to samo. Jest podstawowa różnica między bratnią duszą, a bliźniaczym płomieniem, czyli tak zwanym twin flame'em. Dlatego, że twin flame jest Twoim prawdziwym odbiciem lustrzanym. To nie są takie związki tego typu, bo często też się myli te trudne, problematyczne związki ze związkami duchowymi, gdzie faktycznie poznajemy człowieka podobnego do nas samych, ale raczej wtedy przyglądamy się swoim wadom. Tak? Natomiast i pewne tam słabości trzeba, są zazwyczaj relacje toksyczne i faktycznie pewne słabości, pewne wady trzeba w sobie też przepracować. Natomiast prawdziwe, kochani, połączenie z Twin Flame'em to jest Wasze odbicie lustrzane 1:1, dlatego to połączenie jest tak intensywnie silne, tak? Bo to jest jedyna prawdziwa miłość życia, miłość własna, miłość, akceptacja samego siebie, tak? Dlatego to są tak relacje trudne. A jeżeli chodzi o bratnię duszę, bratnia dusza jest brakującym po prostu elementem. W połączeniu z bratnią duszą oczywiście też będziecie czuć się kompletnie, będziecie czuli dopasowanie i głębokie połączenie. Natomiast bardzo prawdopodobne jest to, że spotkacie na swojej drodze bratnią duszę, czy też kilka bratnich dusz, a połączenie z Twin Flame'em jest dość specyficzne i nie musi zdarzyć się każdemu. Więc tak króciutko bym tutaj tą różnicę opisała. Przejdziemy teraz do kart i zobaczymy, kochane baranki, jak wygląda to Wasze połączenie z Twin Flame'em, czy ten Twin Flame jest gdzieś tutaj na ziemi. Czy w ogóle jest szansa na to połączenie? Oczywiście też pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc z kimś tam zrezonuje, a z kimś nie. Użyjcie intuicji, czy faktycznie tak jest. Kochani, tutaj absolutnie nie ma połączenia z Twin Flame'em i nie wiem, czy w takim przypadku jest sens rozkładać dalej karty. Praca nad Wami samymi tutaj jest ogromna, mi się zaznacza. No dobrze, zobaczymy, dlaczego tutaj nie będzie tego połączenia z Twin Flame'em u Was. Dlaczego nie będzie połączenia z Twin Flame'em u zodiakalnego barana? Bo jest jakaś inna miłość? Nie wiem, dziwne. Albo jest niewystarczający aspekt miłości własnej i no nie wiem, albo po prostu nie ma tutaj na ziemi Waszego Twin Flame'a. Może bardziej bratnia dusza. Zaraz zobaczymy na bratnie duszę. Umyślę. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, w sercu. Już macie dobre energie. Znaczy, dla Was bardziej bratnie dusza, szczęśliwe, miłosne partnerstwo, ale to nie będzie, możecie pomylić z połączeniem z Twin Flame'em, ale to nie jest Twin Flame, czyli to nie jest Wasze odbicie lustrzane 1:1. Tak mi się tutaj ewidentnie pokazuje. Macie stabilne energie, macie szansę wejścia w bardzo szczęśliwe, kochające związki, ale to nie są relacje Twin Flame. Tak mi się u barana pokazuje. To będą inne związki u Was, inne połączenia, nie połączenia bliźniaczych płomieni. Niektórzy się od miłości odcinają, tak? No właśnie, tu jest gdzieś ta iluzja o bliźniaczym płomieniu. Nierealne fantazjowanie, rozczarowanie miłościami i dlatego się odcinacie od nich. Są odmienne stany świadomości, dlatego ta karta poprawy zdrowia. Nierealne macie spostrzeżenia, niestety, baranki drogie, na Wasze relacje. I to nie są relacje Twin Flame, absolutnie nie. Tylko w sercu jest dość stabilnie, ale to nie jest relacja Twin Flame. Więc jeżeli czekacie za tą osobą i jesteście pewni, że ona się z kimś tam rozwiedzie i że wy się zejdziecie,
i będziecie razem, bo to jest piękne duchowe połączenie bliźniaczych płomieni. Tak nie jest, to jest złudne i tak mi kochani karty pokazują. Bo wam intuicja podpowiada, że tak, tak, to na pewno mój bliźniaczy płomień. No niestety. Znowu mi się pokazuje, że to jest ktoś, komu zależy na waszych pieniądzach, na ułożeniu w związku sobie jak najbardziej z wami, ale to nie jest czysta miłość jedyna, jeden do jeden odbita i odwzajemniona. To nie jest takie połączenie, kochani, absolutnie. Natomiast miłość między wami tutaj może być. Ale uważajcie, bo nie wiem, czy to znowu nie jest jakiś człowiek, któremu zależy na waszych wpływach materialnych. Jest szansa, że ten człowiek się rozwiedzie i wejdzie w związek z wami, ale jeżeli myślicie, że coś duchowego, to niekoniecznie. No tak mi tutaj akurat, kochani, w kartach wyszło. Zobaczymy, jak to będzie z dobrymi duszami. Większa szansa na poznanie bratniej duszy, ale trzeba obrać nowy kierunek. W jakiej jesteście teraz energetyce? Wisimy. Nie zmieniamy swojej perspektywy. Nie zmieniamy swojego punktu widzenia. Czyli wy myślicie, że związek, który macie, to jest coś super duchowego, a tak po prostu nie jest. I trzeba by było ten kierunek wybrać i przyjąć to w końcu, drogie baranki, do wiadomości. Dokładnie, wybierz nowy kierunek. Nie rozmyślaj, nie zastanawiaj się, bo to nie jest połączenie duchowe, a u niektórych to był tylko i wyłącznie romans, kochani. Tak mi karty tutaj powiedziały. Także należałoby zmienić, baranki drogie, tę perspektywę postrzegania, tak, swoich relacji. Bo wy może macie mocne pragnienie, połączenie właśnie z Twin Flame'em czy z krewną duszą, ale jak czegoś się za mocno pragnie, to bardzo szybko człowiek może się wpaść w obsesję i się zblokować później, tak? I ta blokada tutaj u was jest widoczna. Czasami tak bardzo czegoś pragniemy, że sami zaczynamy w to wierzyć i tak tutaj jest w waszym niestety przypadku w większości baranków, no i co z tym fantem zrobić? No właśnie, straciliście całkowicie kontrolę nad tą sytuacją, tu już się nam zaczyna pojawiać jakaś obsesja. W ogóle ta osoba nie ma takich pięknych uczuć, tak jak wy. Raczej was tylko lubi, bądź chce się tylko przyjaźnić. No a wy tutaj wkręciliście się w tą relację i w to, że to jest piękna duchowa więź i tak dalej. I jest to troszeczkę niepokojące, dlatego też jest potrzeba transformacji w sercu, potrzeba jest zerwania kontaktu z tą osobą, jesteście faktycznie zblokowani i potrzeba, aby się od tego, kochani, odciąć, aby rozpocząć nowy etap, aby zerwać stare znajomości i definitywnie wejść w nowe. O tym mówi nam ta transformacja w sercu, tak? Na to nam tutaj wskazuje, na to, że jeżeli pragniesz prawdziwego połączenia z bratnią duszą, musisz we wrześniu pobiec samemu. No, karty dla was bezlitosne, baranki, tak nam tutaj niestety się pokazało. Może być ktoś spod znaku strzelca dla was, chyba że... a to jest też wasza energia, wiecie? Właśnie, postawienie się, bo tu weszliście w obsesję mi niestety, baranki, więc postawienie na swoją energię, postawienie na aktywizację siebie, na zajęcie się swoimi sprawami, na niezamartwianie się tym, dlaczego tutaj moja bratnia dusza mnie odrzuca. Zacznijmy od tego, że to nie jest wasza bratnia dusza, nie? Postaw na niezależność, na dojrzałość, bądź dla siebie autorytetem, a następnie szukaj miłości, bo jest tutaj kierunek obsesyjny i jest tutaj u ciebie, baranku, blokada. Mam nadzieję, że faktycznie, tak jak zapowiadają nam anioły, w następnych miesiącach ta sytuacja się poprawi i tego wam, drogie baranki, oczywiście życzę i pozdrawiam was serdecznie.